Cześć wszystkim, z tej strony Biglow, dziś zagramy sobie w Need for Speed Payback. Jak widzicie, stało się tak jak mówiłem, czyli zainwestowałem troszkę swojej pracy, troszkę swojego czasu, zarobiłem kasę po to, żeby tutaj stuningować naszego Mustanga GT, powiedzmy w pakiecie ATA, czyli RTR, możemy sobie tak to po naszemu po polskiemu powiedzieć, i jeszcze brakuje mi w tej chwili tylnych nadkoli, jak widzicie, ponieważ muszę kupić drugi garaż, żeby je odblokować, także je też będę musiał sobie zainwestować i je zamocować. W tej chwili mam 22 tysiące, przepraszam, bo tutaj trochę musiałem wydać na to, wydałem ponad 200 koła już na tego Mustanga od ostatniego odcinka, które zarobiłem głównie przez dragi, ale dobra, bo tak stoję tutaj w sumie dlatego, że okazało się, że tutaj jest ten pojazd, który poszukiwałem, w sensie nie poszukiwałem go tak naprawdę, tylko sobie jeździłem, znaczy przejeżdżałem, powiedzmy, no i tutaj jest ten porzucony pojazd, do którego jeszcze 70 godzin mam dostęp. No więc co, trzeba będzie do niego wejść i pewnie zacząć uciekać przed policją. Znalezione, nie kradzione. Nawet nie wiem, co to jest. Volvo, nie? Tyle wiem. Mac. Okej, dobra, no to dostarczymy go Rawowi. Co za bryczka? Volvo, ale nie wiem, jakie Volvo to jest. Okej, bo już tutaj mnie gonią. Dobra, nie będę się tutaj w żaden sposób z nimi bił i uderzał, tylko będę uciekać. No, wracając do kochanego Mustanga, to tutaj mógłbym się o nim dużo rozgadywać. Byłem... O, rany. Byłem strasznie zainteresowany tym, jak to u nich wygląda, jeśli właśnie chodzi o... Będą tak mnie uderzać. Jak to właśnie chodzi o ten cały pakiet ATA, w sensie, czy to jest jakaś firma, która się zajmuje jakimś, nie wiem, tuningiem nowych czy używanych samochodów, właśnie tych Mustangów. No, okazało się, że ten pakiet jest, że można go sobie dokupić ogólnie jako wyposażenie samochodu. Nawet sobie sprawdzałem, ile to mniej więcej kosztuje. Oczywiście wszystko jest zależne od wersji. Mamy trzy wersje w tej chwili tego Mustanga ATA. I o rany. No dobrze, ale okej. Nawrócimy sobie, poradzimy sobie z tym. Są trzy wersje. Wersja Spec 1, 2 i 3. No i oczywiście najdroższa jest wersja trzecia. I która kosztuje, oczywiście to wszystko jest w dolarach, 20 tysięcy ponad, 20 chyba 1 tysięcy prawie. Ale to, co ona nam daje, to jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy wiecie, ale w tej chwili, czyli w 2018 roku, Mustang wypuszcza, chyba jeszcze nie wypuścił, ale wypuszcza wersję Shelby tam swoją 350. O, rany, będziecie mnie tak uderzać. No i generalnie ona jest fajna. I ona jest oczywiście droższa, ale jest też ulepszona, ma więcej koni i w ogóle jest, no, piękna. No, Shelby zawsze było fajne, ale co, nawet uderzyłem? Chyba nie uderzyłem w nich, nie? Ale porównując do tego, co właśnie daje ATA, to i tak jest nic. Wyobraźcie sobie, że maksymalna wersja, czyli to, czyli wersja trzecia, czyli Spec 3, daje 670 koni mechanicznych. Wyobrażacie to sobie? Podstawowa wersja Mustanga, oczywiście GT, czyli tego... No super. Okej, sorry, musiałem przerwać. Znaczy przerwać, musiałem przerwać swoje gadanie, bo tu zaczęli mnie tutaj atakować. I ona daje 421 koni, przynajmniej w europejskiej wersji. Wydaje mi się, że w Stanach jest tak samo. Więc no, to jest ogrom to, co oni robią w tym aucie. Oczywiście ich klasyczne LEDy z przodu, których też jeszcze nie mam zamontowanych. Jeszcze, bo muszę wygrać z kimś wyścig, żeby tam odblokować sobie te super LEDy z przodu. No ale po prostu to jest coś niesamowitego, co oni potrafią zrobić z tym autem, nie? Dobra, idź mi stąd, ty, normalnie mnie tu będziesz denerwować zaraz. No, także tak to generalnie wygląda z tym Mustangiem.
No patrz, jak mi będą tutaj uderzać. No tak się nie bawimy przecież. No zatrzymał się, bo uderzył w słup, ale już jedzie dalej. No także 20 tysięcy trzeba do tego Mustanga dołożyć. Odblokujemy tutaj stację, zrobimy sobie nitro przy okazji. No jedź, jedź. Nie mogę jechać. No nie. No nie mogłem jechać, kurczę. No nie. Dokładnie. Normalnie masakra, co tutaj się dzieje. Po prostu tłuką walą każdej możliwej strony. Dobra, i jadę tam dalej, może się uda tym razem. No i wiem, że chciałem powiedzieć jeszcze o cenie tego wszystkiego, że to kosztuje tam 20 tysięcy dolarów i zależy oczywiście od wersji także samochodu, który posiadamy, ale zważając na to... O, wezmę sobie ten punkt. Nie wezmę, bo muszą we mnie. Wziąłem jednak, okej. Dobra, zrobimy sobie takie mini kółeczko. W takim razie... mówię, że... Zależy też od wersji naszego Mustanga, który sobie kupimy i taki GT na przykład nowy z tego roku, to tak trzeba około 40 tysięcy dolarów liczyć, a zważając na to, że najlepsza wersja kosztuje 20 tysięcy, to musimy dać połowę ceny z nowego auta, żeby sobie taki fajny ATA zrobić, no ale myślę, że to jest tak fajna opcja, którą nam dają. No i oczywiście możemy to zrobić, ja chyba jadę prosto do tego, nie? Bo chyba tam mam jechać, mi się przynajmniej wydaje. Dobra, spadać stąd. No, także w ogóle to jest oczywiście dostępne w Stanach jak najbardziej, ale poza Stanami mamy jeszcze do dyspozycji, do możliwości, żeby sobie takie Mustanga zrobić na przykład w Kanadzie, w jakimś kilku salonach u dealerów. Co ciekawe, w Honolulu i jedyna europejski salon, który to oferuje, to jest w Belgii. Także nie wiem, jaka jest cena w Belgii, bo się nie patrzyłem, ale uda się, da się. Dobra, tak, przy okazji udało się uciec. No i mamy Volvo Amazon, a właśnie Amazon to jest Volvo, bo przed chwilą nas tutaj informowała policja, jak nas szukała, że no, dokładnie Volvo Amazon. Okej, okay, to jednak w słuchawce, dobra, jakaś muzyczka sobie cichutko leci. Moc silnika 306? Że co, że koń? 700, dobra. Dobra, to co? To weźmiemy sobie tak, tu. Teraz sobie tutaj weźmiemy. Na razie zobaczymy w ogóle, do czego to nam dali. O, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Dobra, mamy to do terenu, okej, okay, czyli to jest na teren. Ale mamy też ucieczkę i oczywiście już Mustanga, którym gadam całą część tego odcinka. No i okej, okay, myślę, że możemy sobie już wyjść. Jak wyjdziemy z tego garażu, to jeszcze pierwszą rzecz, jaką zrobimy, to spróbujemy wykorzystać te 26 tysięcy, to jest jeszcze w ogóle możliwe. Szczególnie, że mamy teraz nowy asortyment, więc coś może nowego się tam jeszcze gdzieś pojawić. Więc zaraz zobaczymy, czy jest coś, na co nas stać i co daje nam trochę punkcików. 33 hamowanie, które nam bierze nitro. W sumie strzałowego to za bardzo nic nie ma. Ja oczywiście robiłem kilka, co prawda bardzo niewiele, bo niewiele. Dobra, weźmiemy sobie to. A, co tam? Wziąłem sobie losowanie, chyba 2 albo 3 losowania wziąłem, żeby tutaj coś fajnego zrobić na hamulce, bo jakoś nie mogłem trafić, a miałem dość słabe. No i teraz wreszcie możemy się udać, możemy wrócić do garażu. Znaczy no, na lotnisko, gdzie będziemy mogli kontynuować naszą misję. Ale to się fajnie trzyma, ja nie mogę. To jest coś pięknego, co oni zrobili tutaj. Dobra. No i w sumie nie opłaca się nawet tutaj. O, może sobie skoczymy jeszcze. I przewijeć, bo mamy do dojechania kilometr. O, yeah, zarabiamy tak kasę właśnie. Nie wiem, kiedy to osiągnę 306, mam nadzieję, że uda się. To auto już jest w stanie to tyle osiągnąć. Ale trzeba by się było troszkę rozpędzić. Dobra, no to co? Pójdę podwójna stawka albo nic. 330 punktów.
Tessy zidentyfikowała dwa wozy kolekcjonera, w których może być wyłącznik. Musimy zdecydować, który chcemy buchnąć. Oba to pozłacane monstra. Pierwszy to Mercedes G63. Zaprowadził go do kasyna Familii w centrum na święto Fortune Valley. Ciężko będzie go zwinąć. A ten drugi? Kolekcjoner wysyła jutro tego drugiego do Japonii. Będzie wystawiony w pobliżu terminalu dla VIP-ów ryb. Będzie go pilnował jak oka w głowie. Dobra, to którego bierzemy? Chcemy wkurzyć kolekcjonera, tak? No to zwińmy mu oba. Dobra, Mac. Jaki masz plan? Fajerwerki z okazji święta Fortune Valley zaczynają się lada chwila. Nie możemy ich przegapić. One odwrócą od nas uwagę. Przypomnijcie mi, dlaczego to Tyler prowadzi Maca tak? Przecież chciałeś prowadzić Mercedesa, nie? Albo to, albo ciężarówkę. Tak, tak, wiem. Tylko Tyler, jak skrzywdzisz moje maleństwo, to przysięgam. Twoje maleństwo? Widziałem, jak zasawany rozwijasz nim wrak. To co innego. Ram, z zabezpieczeniami wszystko gotowe, tak? Tak. Przeprogramowałem kod sterownika w trysku Koenigsegga na sygnał odblokowujący, który zadziała na każdy samochód z kompatybilną modyfikacją i wgrałem wam do telefonu. A po ludzku? Jest na to apka. Dobra, no to co, to pędzimy w takim razie zwijać te autka. Czas? Fajerwerki się zaczęły. Już? Mac! Mówiłeś, że będzie mnóstwo czasu. Ostatni raz pozwoliłam ci planować robotę. Nie mogłem przewidzieć końców, Jess. A teraz gazu. Gotowi? Ciężarówka na miejscu. Czym będziemy jechać? Lamborghini? Czy będziemy jechać G-klasą? Bo ja zdążymy w ogóle dojechać, dobra. Chwyćcie czegoś! Okay. Trzeba troszkę przypalić gumę. Już! Zaraz cię uwolnię, dziecino! Okej, czyli jednak G-klasa. Wieczory zadziałały. Co to ma? Napęd na tył? Tylko, że tak przy... Mam buks! Jest obłęd! Przykocił? Jestem gotowy. Lepiej się pośpiesz, ten bus będzie zwracał na siebie uwagę. Dobra, ogólnie to chciałem sobie właśnie w Need for Speedzie pojeździć tym autem, tak ogólnie. Tylko, że okazało się, że ma tylko 300 punktów. Podoba mi się to czas. Powiedziałbym nawet, że lepsze od Regery. Zerwę to całe złoto i ozdobię nim Maca tak. Jestem Maca takim, to ma. Ja prowadzę elegancki lok. Mac, jestem Jess. Jedziemy do terminalu dla wstupy. No, fajnie też się nim jeździ. Chociaż wydaje mi się, że do terenu... W jakim sensie? Mam już wystarczające auto na tą chwilę. Pod samochodem. Kolekcjoner musiał zamontować to Evo sobie naprawdę radzi fajnie. Nic z tego, wciąż tam jest. Nie ryzykuj, Mac, przyjedź do mnie, ja go zdejmę. Mam czas, spróbuję jeszcze raz. Cholera, nic z tego. Mac, działamy według twojego planu, pamiętasz? Jasne, ostatnia próba. Cholera! Już myślałem, że się udało. No, jednak takie jednak skoki mało nam dały. Raz jadę na pełnym gazie. No, czy to był Maca, tak? Gdzieś tam z boku? Morgan z ekipą połknęli haczyk. Dobrze. Zakończ to. Taj i ja jesteśmy przy drugim wozie. No i teraz też się przejdziemy czymś pięknym. Fajne oponki. No i to jest auto, które by się przydało już. Wydaje mi się, że się uda go ogarnąć. Policaj. Mam drugi wóz i połowę gris miasta na ciekawe na jakim punkcie. Ile ma punktów? Jeśli chodzi... Wow, ale mnie tu spychają. Chciałem tak fajnie wejść w zakon, a ci mnie biorą i mnie spychają. No mal, nie masakra. Mówiłem ci, nie ryzykuj. Brawo, Mac. Nie no, ta historia w tej grze naprawdę jest taka trochę... płytka, w sensie, no jak na historię, nie? Ale jak na grę, to wydaje mi się, że tak bardzo fajnie rozwinięto, także jest fajnie. Nie wiem, gdzie mam jechać. Aha, dobra, okej, to była blokada. Już się nie spotkamy. Okej, trochę niedobrze, bo mam pewnie czas mi ucieka.
próbuję uciekać. No, nie, bo przed chwilą mówiłem, że się boję skakać z tym. A teraz daję szczodu. Boże, to szaleństwo! Jeździć nam po terenie? Na paru gości, którzy byli bez rozwiązania. Powiedz im, żeby nie truli. Oj, to będzie trochę kosztować. Raz? Na ile jesteś pewien, że dam plany wyłączyć te bomby? 80%. Liczyłem na coś bliżej stu. Tyle mogę dać. Jezu Chryste, ile oni mają tych blokad? Mogą, tak. Niedługo nie będzie z nimi problemu. Mac? Zobacz. Dobra, to będziesz tutaj, nie? Mac? Właśnie o tym Mac-ataku mówiłem wcześniej. Mac-atak 2. Mac kontratakuje. O, w mordę. Dzięki. Jasne. Jasne. Jasne, to było po prostu kozackie. Co ja mam robić? Po prostu sobie wyjechać? Ale śmieszny ten... Czemu ta kamera z boku? Ja nie chcę mieć ta kamera z boku. Ludzie. Chcę kamerę inną. Co dużo to jest? Aha, mam jechać po prostu, zapomniałem, że mam... Że mogę sobie jeździć przez te wszystkie te... Staraj się jechać spokojnie, co? Robię co mogę! To ma nitro! Zauważyłem, że ja mam tutaj nitro. Może w ten sposób będzie lepiej. Świetny moment sobie wybrałem, żeby w końcu wrócić do roboty. Nie no, tego jadę ciężarówką, może by sobie oglądać. A nie. Centralnie możemy go zatrzymać. No i? Pamiętasz, jak mówiłeś, żeby jechać spokojnie? Co, to już tyle? I te auta w środku kompletnie, nic, ale to nic się... I pszczoła by się nie wypięła, no na pewno by się nie wypięła, na 1000% by się nie wypięła. Ale skąd? Dobra. O, dzięki, dzięki, pomogliście, wejść zakręcić. O, to to jest normalne. Tak, no tutaj nie uderzałem żadnej gliny. Także no, właśnie. Chłopaki, jeśli nie damy rady rozbroić tych bomb, musimy porzucić auta. Chcę coś rozwalić. Chłopaki, przede mną droga. Tak się nie chce się rozwalać. Chyba kończy mi się droga. Nie zatrzymuj się, zaraz tam będę. Czym teraz będę jechać? Co, że niczym już? A nie, dalej jadę, okej. Kurczę, mam u ciebie dług wdzięczności. Jeśli chcesz go spłacić, sprzątnij trochę glin. Z przyjemnością. A teraz wynoście się z miasta. Jeśli nie dacie rady rozbroić bomb, porzućcie auta. Załatwione, Jess. Dobra cię. Więc są dobre. Tak sobie pojadę takim slalomikiem, żeby trochę ich tutaj... Nie umiem rozbroić bomb. Tak się... O. Ale mogę je usunąć. Jaką masz pewność? Wiesz co? Nie odpowiadam. Spokojnie, spokojnie. Już, udało się. Rozbroiłeś bombę? Tak? Brawo, raf. No to na co? Hej, Mac! Możesz poczuć wiatr w żaglach? O-o. O, akurat pociąg tam był. Jak sobie stało po prostu na przejeździe kolejowym. Problem z liniami załatwiony. No, odblokowaliśmy. DB11. No, teraz to fajne. GTR-ka. Korwetka. Takie auto powinienem zawsze odblokowywać. To jest coś pięknego. No, jeszcze coś tutaj mamy, jeszcze jakiegoś. Więcej 11 GT3, wow. To jest mój Mustang. Ten drugi, ten do dragów. Ej, Raf, i co z tymi wyłącznikami? Merc ma wyłącznik, owszem, ale Lambo ma coś innego. System sterujący. Chodzi o sztuczną inteligencję czy coś w tym rodzaju. A części są podobne do tych z Koenigsegga. Tylko w starym laboratorium wojskowym widziałem coś takiego.
A co z wyłącznikiem? Coś z nim zrobisz? To jest ta dobra wiadomość. Chyba uda mi się skonstruować zabezpieczenie. Świetnie. Obyśmy tylko zdążyli na gonitwę. Okej. Jess, raz żartował z tymi robotami. Prawda? Chyba raczej nie. Cholera. Chyba pora zrewidować zasadę Zoro oszust, Tyler. O nie. Nieważne do czego się posuną. My tak nie gramy. My, czyli że kto? Tyler. Tyler! Haha! Twoje notowania skoczyły mocno w górę. Dobrze, że obstawiłem już jakiś czas temu. Zostały już tylko 3 linii w grze o gonitwę, ale łatwo nie będzie. Okej, spoko, jestem i tak on musi jedziesz. Czekam. Zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz, to już na sam koniec. Wejdziemy sobie tutaj w dostawy. No i otworzymy oczywiście sobie 5 do odebrania. Bierzemy. Co dalej ciekawego? Żetony, 6 żetonów, no super, bardzo fajnie, to mi się podoba. Turkosowy dym, 5K. Purpurowy dym. Bierzemy wszystko. I jeszcze 2 do odebrania. Części 3. Klasyczny. A dobra, weźmiemy sobie i kasę, dość fajnie. 3 żetony. No i 10. No i już fajnie się kasę nazbierało. No i super. W ogóle sobie ostatnio zobaczyłem na dziennik i zobaczyłem, że mam 72% przejścia tych misji. Oczywiście ogółem to jest dużo mniej, bo tu jeszcze są wyczyny do zebrania krążący kierowcy, których właśnie muszę pokonać jakiegoś, żeby sobie ogarnąć odblokowanie tych fajnych neonków przy Mustangu. No i jeszcze statystyki kierowcy, to tutaj zaraz możemy sobie zobaczyć, co tu ciekawego jest, czyli przegrany czas itp. itd. Okej, okay. No 96, super, bardzo fajna prędkość. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, w którym dalej będziemy jechać z tą fabułą. Do zobaczenia, trzymajcie się i see ya!